Gdzie się podział tamte prywatki, nie zapomniałem. Elvis Ksara, Speed Gonzales albo Diana. Podpadłem wino, a w ryju kwiaty, wieczór dwa minut i ty. Dlaczego Polacy tak chętnie zaczęli i potem tak szybciutko zrezygnowali z platform społecznościowych dyskusji na temat Wołynia? Między historykami, między naukowcami, badaczami, biegłymi, śmiegłymi i reszta, etc. itd. Nie tylko przez to, że do Ukrainy teraz, do Ukraińców, nacjonalistów, zwrócona uwaga Europy, można tak bardziej powiedzieć, nie to, co tam całego świata, i jej przydzielają bardziej uczuć uczuciowych, uczuć szacunku i wiary. Nie tylko przez to, a i przez to, że Polacy na takich już naukowych, badawczych poziomach nie mogą udowodnić Ukraińcom wszystkim, zwykłym, zwyczajnym ludziom, którzy chcą znać prawdę o rzezie wołyńskiej. Nie mogą udowodnić, że tam było w 1-2 dni tam 100 wiosek domniemanych, wyrżnięta, spalona, dzieci tam na słupy nadziewane, jeszcze krew tam wypita, młodzieńców i reszta takie. Może coś i było, ale nie na takich poziomach, jak piszą kacapskie media i Polacy, to tak chętnie to wspierają, bo to no, zadowalnia ich zwierzyński taką uczucie pogardy. Łama, patrzcie, wy dzicz, a my mądrzy, super wajzmeny, szlachta taka. За таке саме ставлення ми віємо в Англії, яке ставлення до поляків нестети. І Польська вшепчутко зрезигнувала з того і пішла знов той дуек, учучова, сенсорної перцепції, який? Власне же фабулярний, там, де сімашки, шмумашки, а зараз і Рафалки Зінкевичі починаємо бредіть через погарди. Учом поляків погарді, нібито у поляків своєї погарди замало. Поляці вже хочуть позбитися там паскудного погарди, щоб вони були улюблені, щоб вони були шановані з годношим достоїнством в багатих краях, не тільки в бідних, бо то, ну, подстава, математика, 2 плюс 2. Богатий в бідному краї буде шанований більше, ніж наоборот. І зараз ми бачимо таку ситуацію, коли поляці їдуть на курорти, відпочивати, там, сям. І в тим часом, коли вони відпочивають, Поляков творим, кренцом опинії і робим з тих поляков опинія негативна. Ну, як Черчилль мовив, гієна Європи, так нестети робим таці Рафалки Зінкевичі, такі страшидли, Дуполізи Комуховські свої часи. Dali ludność cywilną, nie tylko Ukraińców, ale także Polaków. Tu musimy jednoznacznie tę kwestię wskazać i będziemy musieli, jeśli nie dojdziemy do porozumienia, to uruchamiamy w tej chwili procedury, które nie dopuszczą ludzi, którzy zachowują skrajnie antypolskie stanowisko, do przyjazdu do Polski. Wreszcie do pana ministra Waszczykowskiego dotarło, że nasza polityka, jego między innymi polityka wobec Ukrainy jest delikatnie mówiąc przeciwskuteczna i niemądra. No my tutaj staraliśmy się zwrócić na ten problem uwagę od
dość dawna, że nasze stosunki wyglądają tak, że my serce i wszystko w ogóle, co ostatni tylko Ukraina chce, a oni nam paszportami. Kopa w te albo w dziób. Ale przecież OUN, UPA wymordowała także bardzo wielu Żydów. Ta. A tego raczej nie wolno na Zachodzie celebrować, chwalić się. Choćby Stepan Bandera, bo przypomnijmy. Natychmiast pojechał w Krakowie, sobie funkcjonował przy pomocy Abwery, a jak tylko Niemcy weszli do Lwowa, to natychmiast tam się zjawił. I co się zdarzyło? Za jego, że tak powiem, jak wspomniałeś o tych Żydach, wymordowano 4000 lwowskich Żydów, no bo no i tak się panu Banderze podobało. Dla nikogo, kto się zajmował tymi sprawami, kto ma zielone pojęcie, nie ulega wątpliwości. Wszystkie dokumenty OUN jeszcze z czasów międzywojennych, to wszystko, wszystkie deklaracje programowe katechizmu ukraińskiego nacjonalisty Dmitra Doncewa, wszystkie te ich pisma, to jest wszystko straszliwy, jeden z najstraszliwszych bandyckich nacjonalizmów, jaki istniał, który od początku zakładał wymordować wszystkich, wymordować Polaków, wymordować Żydów, wymordować Czechów, o których też padli ofiarą tych rzezi, o czym się rzadziej mówi, i jeszcze dużą część Ukraińców też przy okazji wymordować. I cały czas. Trzy dzierżawy. Germania, Italia i SSSR. Ich sojusz naturalny. NKWD obuczał gestapo. У розмові з Гітлером Рибентроп відзначав: у світі зараз три соціалістичні держави – Германія, Італія і СССР. Їх союз натуральний. НКВД обучав гестапо. Советская машина террора работала уже практически 20 лет до того, как нацисты только пришли к власти. Делегация германских гестапо, СС приезжает в Советский Союз учиться, как строить концлагеря. Посещали концлагеря, как это нужно, как огораживать, как ставить. И как пан министр Мачеревич, который с таким человеком, вообще мам с ним проблем, уважаем, что робит тиле злого, что и доброго, jak on nagle teraz ogłosił, że my mamy z Ukraińcami robić helikopter bojowy zamiast tego francuskiego oszustwa, ale z którego żeśmy z Bogu dzięki zrezygnowali, to ja nie wiem, o co chodzi. Przecież to chodzi minister, o nie Rosjan. Nie wiem, czy Rosjan? Jak mamy kupować, to lepiej właśnie gadać z Rosjanami niż z ich agenturą. Nie wiem, minister, który robił raport z rozwiązania WSI, który po swojej istocie zaczęli komuchom podlizywać, pisać jakieś tam artykuły w komuchowskich, komunistycznych wydaniach, wydawnictwach, czasopiśmach, tym różne. W te czasy stanu wojennego, kiedy łapanka totalna była, komuchy łapali solidarnościowców. Kolor polski. Rzeczywistość i ewidentność i prawdziwość polskiej nacji. A nie żadna tam bomba-jumba cenzuradowca. I tam była totalna łapanka, przesłuchiwania, tortury, rozstrzeliwania, jakichś żołnierzy wyklętych. A Rafalek Zinkiewicz ten pisał w komunistycznych wydaniach takie dupolizny komuchom artykuły. I potem on nabrzedł na pewno komuś tam z komuch i nawet komuchy go wygnali. I on gdzieś łaził, dopóki nie zauważył, że gdzie wiatr poszedł w stronę taką. I on za tym wiatrem też karawan idzie, on śpiewa, karawan idzie. I on za tym, poszedł za tym wiatrem i doszedł do MDS-a, żeby nabyć u siebie taką jakby polityczną siłę, że taki on margines, taki baba, taki tam badzior, taki endek, o, ja będę endekiem, no on będzie endekiem. Pobył jakimś czasem endekiem, nabrał sobie opinię endekską i przez tą opinię, Boże, teraz na nurtowych polskich mediach opinie dla Polaków, które, no, myślę, że oni nie potrzebują tworzenia opinii przez takich Ziemkiewiczów, Rafalków, dupoliznych w swoje czasy komunistyczne. Nie, a on
wszystko jedno, włazi tam i tworzy opinię Polakom. Niestety, nie możemy my za każdym Polakiem biegać i krzyczeć, nie słuchaj tego, nie rób tego, no kurde, bo będziesz, nie pij wody z tego czarnego jeziorka, bo staniesz owieczką, bo staniesz kozłem jakimś. Nie to co ofiarnym, w ogóle kozlionkiem staniesz. I często państwo zachowuje się jako kurewka mamusia i podły sukien syn tatusia, który w swoje czasy porzucili swoich dzieciaków i wpadli w kurewstwo, paskudstwo i reszta. A potem dzieciaki, kiedy wyrosły, trochę tak sami wychowali się. Ulice, obce, inne państwa ich wychowali swoim nutrom, swoim wychowaniem, takim, które oni stali zdrajcami nawet do swojego państwa, do swoich mamusi i tatusi, to tatusi i mamusi odczuli siebie takimi niepotrzebnymi i przed śmiercią mówili: syneczek, córeczko. I zaczynałem tych dzieciaczków swoich kochaniutkich obdarowywać różnymi prezentami, reszta, żeby tak tylko wywołać u dzieciatka odczucia, emocje, że znów dzieciak to mój, no, tych rodziców. I kiedy dzieciaczek znów pociągnie się rączkami: tatusia, mamusia, kochanie, ja znów jakby, no, ciebie kocham. Znów te rodzice, jak narkomani, idą na wino lub w kurewstwo. Może to nie stuprocentowy przykład, ale może bardziej stuprocentowy przykład będzie, kiedy przez takich Rafałków Ziemkiewiczów państwo, bo ono dopuszcza to państwo polskie, nurtowe, do swoich nurtów, żeby ludzie to grzebali sobie w mózg, jak nauczyciele, te Rafałki komuchy, duplizy komuszne w swoje czasy. Teraz uczą to państwo z ekranów telewizorów. I to bardziej na, może, 99% podobnie jak palata w szpitalu dla idiotów, schizofreników i różnych crippled osób z demencją. I oni jako lekarze, ale nie takie lekarze, jak w swoje czasy Cezara Ламброза był, ludzi, po których powstawała psychiatria. Nie, oni takie lekarze, no, paskudni. Oni jakby pierwsza palata, i oni chodzą tą pierwszą palatą na drugą palatę, napędzają nienawiść, reszta, jako street fighters. I przez jakiś czas, tam miesiąc, dwa, patrzą, a te dwie palaty już między sobą kłócą się, biją się, i oni tam do kulminacji jakiejś doprowadzają przez jakieś tam narkotyki, zasoby, jakieś tam pigułki, agresje, róże tam imię medijne, jakby tak w tym wypadku z Ziemkiewiczem dodają. I te dwie palaty zaczynają bić się, gryźć się, odgryzywać od nienawiści wszystkie organy. I oni: brawo, nie trzeba nam żadnego telewizora, bo my to sami wywołali, to jak maniacy, tacy lekarze, takie domniemane politolodzy, takie politycy, patrzcie, co my wywołali, kurde. No kurde, nie, żeby wywołać coś duchownego, rozwój jakiś, nie, oni wywołują nienawiść, mordobicie, ryjebicie i reszta, no. A Polacy poza granicami kraju jeżdżą, pływają sobie w tych skuterach, a na nich patrzą tak inni, którzy w temacie. My myślą: o kurde, co to taki za naród, taki jak gijena Europy. Walczą z tym, żeby zbudować nową Polskę, niezależną od domniemanych polityków, idiotów, którzy cały czas manipulowali i manipulują, konfabulują społeczeństwo. Chcę, żeby ta jednostka sama mądrze rozumiała,
jako Polak, żeby jej nie trzeba było udowadniać tu przez te telewizory, a ona siedzi jako narkoman, żeby na kogoś jeszcze coś znaleźć, jakiś hak tam na Ukraińców, tam na Litwinów, na Niemców, to na tych samych Polaków. Ale te dwie kurewki tam, tatusia i mamusia, między sobą jako polityczne siły gryzą się i cały czas jeden na drugiego krzyczą: to ty winien, nie, to ty winien, to nie, to. Niestety, ci, którzy chcą przedstawiać drugą Rzeczpospolitą jako przezpokoleniowe przykłady dla zachowania Polski, niestety, nie grzebią się, kurde, w historii i patrzą, do czego doprowadziła ta pogardliwa, niesamowicie chora na pychę i reszta druga Rzeczpospolita, że tylko zagarnęła tereny, napluła na wszystkich, no zagarnęła, póki komuchy były słabiutkie, póki oni wyczynali u siebie tam, były zajęte tym, że wyczynali tam Петроград, Санкт-Петербург, інне місто, Україна вичинали, Ржнелі, вичинали Ржнелі. Поляці займалися своїми потребами буржуйськими, ну, опанування тих земель, які загарнили, краси всходні. То тільки ж полякам то досталося, а не комухам, але ж то і doprowadziła też do tragedii, ale nie takich tragedii, jak Siemaszka Klamia, na wiele mniej, ale jak każdy człowiek zabity przez nienawiść nacjonalną, tam etniczną, to też wielka tragedia. I wina najpierw tych paskudnych polityków, a nie tam domniemanych banderowców, na których wieszają wszystkie haki. Oczywiście, że były i zbrodniarze, w każdej armii, w każdym wojsku, w każdej kanczy są zbrodniarze uskane na nakręcone nienawiścią, ideologią, ale to ideologia, kontrideologia, zwierciedlenie tej nienawiści i pogardy też do Ukraińców było. Tutaj tak wszystko powiązane, że nie ma takiego, jak proponują te rafalki dupalistkie, komuchowskie. Tak co te straszydły, koczkodany, marionetki. Oni tylko spełniają zadania Kremla. To no, na tyle to prosta rzecz, że no, Kreml nie będzie napadał na Polskę, nie robił tam teraktów tam ekonomicznych, jeszcze jakieś. A Polska wrzeszcze na Ukrainę. I podwodzi ten kontent, że Ukraina faszystowska. Hitler napadł na Gulag w 1941 roku. Na Polskę w 1939 no, napadł Hitler, bo odczuł, że Polska to swój kraj. Maścicki i Gering to potwierdzał i nie tylko. W 1934 roku ONR Bolesława Piaseckiego, w 1938 to też potwierdzała. Oce Zigi, Хайле. No jak dzieci młode, małe, popatrzyli politycznie, że patrzcie, jak u tam u Niemców wszystko pięknie, jak oni z tymi fakelami chodzą, z tymi rysami, z tymi fakelami chodzą, jak to u nich marsze takie, dawajcie, żeby u nas to było. A potem no, wojska polskie, jakowcy patrzą, że dokąd to prowadzą. I kurde, nie, trzeba ich tych ONR-owców. I zaczęła w 1944 roku polowania przed powstaniem warszawskim, czasem W, na ONR. Armia Krajowa zaczęła to polowanie, żeby oni nie przeszkadzali swoimi takimi faszystowskimi wybrykami. Potwierdza Rafalek Dupalis Komuchowski w swoje czasy młodości, że wykonuje zadania, że on uruchamia dyrektywy NKWD, potem tych KGB-stów, teraz FSB Rosy. W swoje czasy, kiedy ruch oporu, Solidarność zaczęła walczyć za Polskę, razem z Solidarnością
poprzez różnych obywateli RP, jak teraz ich nazywają politycznie, a to różne takie bydłomasa radziecka. Poprzez takich ona takie walczyła i wzmacniała się duchem nacjonalnym, narodowym, jak chcecie. I w Ukrainie było to samo. 70-te, 60-te, tam 80-te lata też ten ruch zaczynał tam fermentować się z różnymi działaczami opozycji ukraińskiej, proeuropejskiej, tak powiedzieć. I KGB sobie patrzy, że o kurde, z tym coś trzeba robić. I dyrektywy szukajcie takich paskud w Polsce, a i w Ukrainie również, ale bardziej w Polsce, którzy by stali naprzód temu, rozjednali, rozdzielili, odseparowali ten ruch niepodległościowy Ukrainy i Polski i skłócili ich do stanu pewnej samodzielności, żeby żaden jeden ruch z tym nie współpracował, bo to będzie silna siła. A komuchom to nie trzeba było i takie rafalki dupaliskie, kremlowskie, oni pod widokiem takich endeków, którzy w II Rzeczypospolitej rozwalili Polskę, oddali jako szmatu, rzucili w nogi faszystom, potem komuchom rzucili, komu tylko nie rzucali. Otrzymali połowę Polski, nie ma zasiedlonej innej opcji ludzi, skąd się wzięli. I oni nie Polacy, dla nich nie ma, że nic świętego polskiego. Też biomasa niestety. I następny rozbiór też jeszcze będzie większa biomasa, jak to Polska nie zacznie pracować nad swoim mózgiem, a będzie słuchała takich od dupalizek kremlowskich. To nie tylko przez mądrość przychodzi, a i przez mądrość też, i przez znania historyczne i reszta. To nie tak zwykle, że o, ruch teraz nie możemy wziąć merytorycznie, naukowo, stronę ukraińską, swoją rację stanu wolyńską. Idziemy racją kłamliwą i racją фабулярним. Творимо рух фабулярний. Вимишляємо. Як Евка Семашко з тих дітей, прив'язаних дротом кольчастим, через циганка забитим чех, зробили помнік, потім знесли. І не іне, біжте з інтернету, конфабулюючи, мовчи неправда, десь там щось там не мовчи, це ложь. Повторяючи мільйони, десятки разів, як Геббельсовські, 1, 2, 3, мільйон, 10, то саме живе людям, то вложилося в лоб, що, наприклад, повстання Варшавське тлумили і розшлівали окрутні дивізія Галичина. Ну ми то віємо, хто то робив, то робила РОНА, Руська освободительна армія. Справді о Волині нема мови о поєднанню, допоки вони будуть проти нам такі речі робити і вільбити бандери і тих своїх власне СС Галіцієн. Вони співпрацювали з німцями при повстанні варшавському, мордуванні Поляків, а ми цей час, замість пам'ятати о своїх, то цей час спираємо чужих. Був свідком наочним, як діяли з німцями. Szła kobieta z obrączką, ściągaj obrączkę. Nie ma obrączki, ciach palca. Obrączkę w kieszeń, palca wyrzucił. Tak działali Ukraińcy. I to do dzisiaj są rany. Ale o tym się nie mówi. No. Ekshumacje powinny się odbyć, czyli stosunki się powinny unormować. O. Ukraina powinna pamiętać, że wiele wieków te tereny należały do Polski. A wśród Polaków nie ma takich ruchów antyukraińskich, którzy, no nie wiem, gdzieś tam bojkotują tych Ukraińców i atakują? Z przywódcem tym Kamińskim, którego nawet faszysty, sami faszyści, ci sami gestapowcy rozstrzelają za swój idiotyzm i krwawożerczość. A Polacy już powtarzają to. Ciągle. Oni tym nasycają swoją pogardę. U nich nie ma żadnej świętości. Nie ma ciągnięcia, natchnienia.
do czegoś prawdziwego, świętego, sprawiedliwego, czego prawie i nie było w polskiej historii. Nie, oni ciągle tylko pogardliwym i egoistycznym. Tylko my dobrze, a reszta to gówno. Sposobem nasycają to swoje, tą swoją państwowość. I wychodzi jak zawsze. Niestety walczymy za nową Polskę, a nie za motłoch starej konfabulacji i politycznej, ideologicznej i historycznej również. I tak wychodzi prawie ze wszystkim, kiedy Polska oficjalna nie chce z braćmi iść trudną drogą. O jakimś pojednaniu mówią, że oni jakby z pozycji zamożnych, z pozycji jakby siły ekonomicznej, siły takiej politycznej, oni już w Unii mówią nam o pojednanie czy niepojednanie. Niby to wszyscy pchają się do tego pojednania i na kolanach stoimy, pojednajcie nas. Szybkie bardzo pojednanie było, tak, podpisali kościoły Niemcy, Polska. Hop, aby tylko Polacy tam poszli ubiegać, no, na zmywarkę. Гидравликом, были ким, але преступство, ганги преступство там теж, фуль, наивеньшее из Польши было, аби только там достать. Были яки поединания, на были яких ворунках. И сейчас они тем самым прикладом, нібито и мы теж так пхаемся так, чтобы аби поединать. Тут это у нас теж политичные в Украине процессы, але у нас, поведеть, что то за мало. То Польська теж, нормальна Польська, проукраїнська теж учасниче правильно на тим самим пожимі, що і українці в тих процесах політичних, зовнішньополітичних, внутрішньополітичних України. Я тут дуже дякую, що поляці допомагають нам вальчити з корупцією, опердаляємо тих, кого треба, корупціоністів і решта. То дуже файно. На політичній арені треба, щоб поляці не ідіоти, не якісь там поєднання, виєднання, заєднання, об'єднання. А нормальні поляці просто вже давно разом з Україною. То праві українці. І то дуже любляні і шановані поляці в Україні і в цілому світі проукраїнським. Але кеди чи не любляні. Бьором ще чи конфабулянче за справи українські, але тільки з єдним цехом, тільки з єдним значенням, з єдним целем, щоб тільки достарчити собі своїм погардом політичним, задовольніч, насичити їм і кламять, ну як Рафалик. Праві так всі політиці і політолодзи постępують. Взяти темат święty. Ексгумація. Тема дуже позитивна. Там, де треба свої кості, своїх родаків довивати і обозначити, ну, як це то беремося християни, як в Харкові цементаж меморіал збудували поляці, за то ми дуже вдячні, цілий Харків дуже за то любить. І там і поляці, і українці. І з 38-х за страшних тоталітарних репресій, поділені українці, поляці. Поляці тут, ну, дуже шановані люди. Але так, окульно мовлячи, зараз що пропонуємо, чи конфабуляція. Ну так, щоб на скажистач з тематів святих сконфабулювати, ошукати Аса Зренкава, Сімашковські, вони ж пропонуємо, чи політиці брудні, нурт медійний для Евки Семашки, для Кламчуги, яка скламала в свої часи, виконуємо завдання для Кремля, прочив України, прочив руху непідлеглашовега повстанської армії української. І зараз вона знову влаче в те темати, знову пхає ще, і так же би по Семашковським сконфабулюваним ошуківчим мапам, картам, де нібито повинні бути поляці, вони прийдуть там на гребен гори, гори кощі, на яких так нібито написано, так поляк був забит бандеровцем. О, і таких кощі вони знайдуть 200 тисяч,
100 тисяч, щоб удовольнити своїм кломливим істоти. І як Глінський плачеш і так, охтьох-тьох, що ну як мені з ті брудачі, ті кровожерч, мандровц, як це нам вони не дозволять поставити меморіал, то ми поставимо хоч по один шижик, кшест і напишемо. Там були такі цаці, наці, так, і вона такі, такі недолень вже, не в політиці. То паскудні, бачачи на то, то обжидливі, щоб так піарськи, так ошуківче піаровачі громаді свої політичні бали, на чим? На ексгумації. Ну ж на тилі такі темати повинні бути згодні з всіми сторонами поєднаними, через мше, через літургії. Ні, вони пхаємо, щоб тільки удовольнити Кремлю, що нібито Україна, фашистовське панство, бачите, вони не дають нам плачем ще, ми та це свінчі. У нас чищець існіє. Який у вас чищець? Ми як шищані питаємо, який чищець? Хоча у православних теж. Але так, вахаємося, нібито. І так праві ви всім, де беремося псевдонародовці на політичному пожомі. Я не мовлю о тих москотчашах, літачах, брух розжуцачили разом з пиовцами, разом з тими щемами. Пеовськими платформами обивательськими, які залатвіли разом з Пучином 96 польських патріотів. Я навіть... О тих не мовлю. Я ж мовлю о новочесних політолози нібито. Такі домніманні політологи, власніше, які, ну, щедзом в своєму багні писання доносів і дуполізнішестві для комуни в ексгумаціях. Nie ma mowy o miejscach pamięci, tam po prostu miejsc pamięci nie ma. Jest kilka cmentarzy, ale one żadnej jakości nie czynią. Pewnego dnia, kiedy wszystko znormalnieje, tam na wschód powinny ruszyć nie jedna, nie dwie, ale dziesiątki ekip poszukiwawczych, które raz na zawsze zamkną pewne dramatyczne bilanse. To postawimy przynajmniej krzyż, data, nazwisko. Oficjalna polska strona powinna udowodnić, że tam po pierwsze leżą Polacy i po drugie, że oni były zamordowani upowcami. Як то по кощах можна удовольнити, опроч фабулярних оповідань комуністичних діячів, які очерняли чонгле рух повстанчий український. Для того, щоб його очерняти, щоб взбудити у людності польській ненависть до своїх сонщадів, щоб там зачалася жещ, для того, щоб Жон Друге ЄРП на охотстві в Лондині, Мугл, якимсь чином хандльовачем, аферами зі Сталіним, з Черчиллем, з Європом, з Американами. Поляці на хандель, поляці на жещ. Так само, як і Жуков спровадзав українців на жещ, так само, як і комухи чи 99,9% яких були жиджі. Ну то вже удокументовано всюди. В гулагах, в лаграх, обозах смерті радянських, там, де гинели мільйонами. То був перший холокауст росіян. Нормальних шишчан. Потім та банда Муравйова комуністична пішла до України. Потім схандлювала, що з польським, яка відпенджила, поки комуна була заслаба, дякую маршалку Пілсудському, відпенджила тих комух,
схандлювала ще на руським тим укладанки тій руській. І Україна застала ще екстермінована в Голодоморах і решта-решта, що саме віме. Тобто для себе схандлювачем, егоцентричний, егоїстичний інтерес. А там ніх з ними цьохцом, то і родом були хто. Нестета така політика її допроводила до ненавищі кревної, ненавищі тільки єдного поєнча, що то люди, які хочуть нам тільки екстермінація. І з ким вони, з тим і бенже екстермінація. З комуном, бенже екстермінація з комуном. З фашистами, бенже екстермінація з фашистами. І так можна в кулку, чонглі і чонглі оповядач. Тільки це сенс в тим, коли поляці розуміємо і слухаємо тільки то, що наситься їх погардливий розум і душа. Несамовіче. Несамовіте пристемство пречив справедливості і пречив Духа Святого, який навпір потребує справедливості, кохання Всемогущего Ісуса Христуса. Не через погарда, не через кламство, не через, бо він бачив всіх душі, а через справедливість, принаймні в тим випадку, в тим контексті, як це мовить.